Halo, słyszy mnie pan? Halo, co się panu stało? Halo, słyszysz mnie? Hej! Nie reaguję. Sprawdzam, czy oddycha. Raz. Dziesięć sekund, nie oddycha. Musiałem jak szybciej wyciskać klatkę piersiową. Halo, pomocy! Niech mi ktoś pomoże, potrzebny AED! Halo! Proszę mi pomóc! Proszę szybko! Zadzwoni na 112. Tryb dla drogi. Zadzwoni na 112, powiedz co się dzieje. Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Usuń odzież z klatki piersiowej poszkodowanego. Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem. Otwórz opakowanie z elektrodami. Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do głowy klatki poszkodowanego. Przyklej elektrody do głowy klatki poszkodowanego. Podłącz wtyczkę elektrod z powodu migającego światła. Przyklej elektrody. Nie dotykaj poszkodowanego. Dotykać, odsunąć się. Analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Uwaga, proszę się odsunąć, nie dotykamy. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń się od poszkodowanego. Przeprowadź defibrylację. Uwaga, odsunąć się. Defibrylacja. Defibrylację wykonamy. Dotykanie poszkodowanego bezpiecznie. Rozpocznij resuscytację. Jak widzieliście na filmie, nie jest to trudne. Jak najszybsze wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w połączeniu z użyciem urządzenia AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia znacznie zwiększa przeżywalność poszkodowanych. Pamiętajmy, że każdy z nas powinien i ma obowiązek zainteresować się osobami, które leżą na przykład na chodniku i potrzebują naszej pomocy. Pomaganie nie jest trudne, trzeba dać siebie tylko troszeczkę serca. Pamiętaj! I ty możesz uratować komuś życie.